W niedzielę w sali widowiskowej Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert okolicznościowy z okazji Dnia Kobiet. Gwiazdą wieczoru był zespół Violin Mark, grający muzykę cygańską i węgierską. Pełen temperamentu występ z żywiołowym śpiewem oraz grą na długo pozostanie w pamięci dolnobrzeskiej publiczności, która dała się zaprosić do wspólnej zabawy. Najwyższy czas, żeby Państwo z nami pośpiewali. Zaproponujemy na pewno Państwu znany, słynny rosyjski romans cygański Oczy Czarne. Cały ten piękny romans zaśpiewa dla Państwa Jana Damiak, a refrenik będziemy śpiewać wspólnie. Zapraszamy do współpracy. W trakcie ponadgodzinnego koncertu nie zabrakło największych przebojów, takich jak Ore Ore, czy Dziś prawdziwych cyganów już nie ma. Oczywiście nie obyło się bez bisu. Artyści z uśmiechem na twarzy powrócili na scenę i wykonali jeszcze kilka piosenek. Violin Mark to laureaci wielu festiwali romskich. Grupa odnosi sukcesy w kraju i za granicą, a zaraz po koncercie odbył się wernisaż aktów kobiecych Macieja Dobosza. Na wystawę składa się 30 prac, które powstawały sukcesywnie przez ostatnich 5 lat. W swoich obrazach chciałem przekazać światło, kształt, dynamikę, moment. Nie zawsze się to udaje, no jest to zbywanie związane też z każdym dniem, który człowiek przeżywa. Ja wiem, mam do zapłacenia tysiące rachunków, ktoś kogoś męczy, to ten obraz nie wychodzi taki, jak powinien być, więc trzeba mieć czystą głowę. Maciej Dobosz z wykształcenia jest plastykiem, konserwatorem zabytków. Jego prace wystawiane były w kraju, jak również za granicą, m.in. w Genewie, Krakowie, Olkuszu czy Międzyzdrojach. Bierze również udział w plenerach artystycznych. Jak sam przyznaje, malarstwo ma dawać radość. Malarstwo ma dawać radość. Jedni tańczą, drudzy śpiewają, jeszcze inni malują. To malowanie jest jakby pracą nad samym sobą. Wystawę aktów można oglądać przez najbliższe 3 tygodnie w Galerii Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej 29.